Identyfikator podmiotu. SCP-049. Klasa podmiotu Euclid. Specjalne czynności przechowawcze. SCP-049 przechowywany jest w zabezpieczonej celi w sektorze badawczym. SCP-049 nie może opuścić pomieszczenia, o ile nie zostanie to zatwierdzone przez pracownika z upoważnieniem poziomu drugiego lub wyższego. Każde legalne opuszczenie celi przez obiekt musi zostać poprzedzone podaniem mu silnej dawki preparatu uspokajającego. Ponadto obiekt musi znajdować się pod eskortą co najmniej dwóch uzbrojonych strażników, którzy będą go prowadzić, używając do tego żelaznej obroży, przymocowanej do końców dwóch żelaznych prętów, mających po 2 metry długości każdy. Pręty muszą znajdować się w silnym chwycie dwóch pracowników z upoważnieniem poziomu drugiego podczas transportu obiektu. Wszystkie eksperymenty na SCP-049 należy przeprowadzać wewnątrz specjalnie zaprojektowanych i przygotowanych pomieszczeń. Szczegóły w dokumencie 049-D-3-18. Cela SCP-049 powinna być monitorowana całodobowo przy użyciu kamer bezpieczeństwa. W razie wystąpienia jakiegokolwiek anormalnego zachowania podmiotu, należy natychmiast powiadomić doktora. Opis. SCP-049 pod względem wyglądu jest humanoidem, mierzącym 1,90 m wzrostu i ważącym 95,3 kg. Obecnie Fundacja nie jest w stanie w pełni zbadać jego twarzy ani ciała, gdyż obiekt pokryty jest tradycyjnym odzieniem lekarza plagi z XV i XVI-wiecznej Europy. Materiał ten jest w istocie częścią ciała podmiotu. Testy mikroskopijne oraz genetyczne ujawniły podobieństwa w aspekcie masy mięśniowej. Jednakże odzienie w dotyku przypomina nieobrobioną skórę, a maska wyrób ceramiczny. Humanoid został odkryty przez lokalną policję w Anglii. Mobilna formacja operacyjna odpowiedziała na podejrzenie wybuchu. Wszyscy cywile w promieniu 5 km zostali poddani terapii amnezyjnej środkiem klasy A w ramach operacji pierwotnego zabezpieczenia. SCP-049 nie potrafi mówić. Zmieniono. Zobacz dodatek A1. Jednak zdaje się doskonale rozumieć język angielski i jest całkowicie opanowany, dopóki nie podejmie się dokonania operacji chirurgicznej. Dotyk SCP-049 jest zawsze śmiertelny dla ludzi. Po kontakcie z ręką SCP-049 ofiara, zwana od tego momentu SCP-049-2, będzie cierpiała, a następnie momentalnie umrze. SCP-049 często próbuje wtedy w podobny sposób zabić wszystkich ludzi w zasięgu wzroku. Prawdopodobnie dzieje się tak, ponieważ obiekt chce się pozbyć potencjalnych przeszkód przed powrotem do SCP-049-2. Następnie wyciąga on wykonaną z torbę zawierającą skalpele, igły, szpulę nici i kilka fiolek jak dotąd niezidentyfikowanej substancji. Produkcja wyżej wymienionych elementów zachodzi w ciele podmiotu. Badania przy użyciu promieni rentgenowskich i tym podobne nie były w stanie wskazać lokalizacji owych narzędzi. Podmiot otworzył wtedy ciało SCP-049-2 i umieścił w nim różne substancje chemiczne. Po około 20 minutach SCP-049 zszyje SCP-049-2 i ponownie złagodnieje. Po kolejnych minutach SCP-049-2 powróci do życia. Prawdopodobnie jednak bez aktywnych wyższych funkcji mózgowych i będzie bezmyślnie spacerował, aż natrafi na innego żywego człowieka. W tym momencie poziom adrenaliny i endorfin w ciele SCP-049-2 wzrosną do około 300% poziomu hemostatycznego. Wtedy dokona próby zabicia i wszystkich ludzi, których znajdzie. W kolejnej fazie SCP-049-2 powróci do stanu bezmyślnego, w którym będzie znajdował się do momentu natrafienia na inne osoby. W tym momencie dozwolona staje się terminacja SCP-049-2 przy zachowaniu daleko idącej ostrożności. Nieudane ustosunkowanie się do tego protokołu poza warunkami testowymi, szczegóły w dodatku T-049-12, karane jest terminacją. Udokumentowane diagnostyki pośmiertne ciał SCP-049-2 wykazały kilka nieznanych substancji oraz tych znanych w niewielkich ilościach wewnątrz ciała, włączając w to
Kilka z nich nadal oczekuje na zidentyfikowanie. Naukowcy z upoważnieniem poziomu trzeciego lub wyższego mogą zapoznać się z dodatkiem C1. Dodatek A1. SCP-049 przemówił po raz pierwszy 12 grudnia 2000 roku, zwracając się do doktora. Dołączono pełny zapis konwersacji. Przesłuchiwany SCP-049. Przesłuchujący doktor. Przedmowa. SCP-049 przemówił bez powodu, kiedy znajdował się w drodze do placówki testowej. Doktor nagrywał notatki na bieżąco, używając podręcznego mikrofonu. Pominięto informacje bez znaczenia. Co to za miejsce? Co? To labo... Laboratorium? Jest dość wspaniałe. Przestaje mi dziwić fakt, że nie widziałam tutaj zbyt wielu ofiar zarazy. Ta, bo widzisz... Myślałam, że nie potrafisz mówić. Jestem w szoku, że potrafisz. O, potrafię, mój dobry panie. Zwyczajnie preferuję nie mówić. Większość ofiar zarazy jest w melancholijnych nastrojach, przez co niezbyt dobrze reaguje na konwersowanie. Widziałem cię jednak już kilka razy i odnoszę wrażenie, że sam jesteś doktorem? Może tak powiedzieć. Mów mi... Ale o jakiej zarazie mówisz? Naturalnie, że o Wielkim Pomorze. O czym innym? Wielki... A, plaga! No oczywiście, że pomór, ale mogę cię zapewnić, że nikt go tutaj nie cierpi. Dobry doktorze. Ja z kolei mogę cię zapewnić, że pomór tutaj jest i go wyczuwam. Moim obowiązkiem jest oczyścić z niego świat. Moje lekarstwo jest najefektywniejsze. Twoje lekarstwo? Twoje lekarstwo kosztowało nas setki żywotów! Twoje lekarstwo jest zepsute! Ależ dobry doktorze. Moje lekarstwo jest najefektywniejsze. Podsumowanie. Tego dnia zdołaliśmy przeprowadzić nasze testy, starając się doszukać przyczyn operacji oraz próbując uściślić, czym jest dla obiektu pomór. Jak dotąd badania nie ujawniły powiązań między żadnymi pracownikami klasy D, którzy zostali poddani jego operacjom. Badania nadal trwają. Doktor... Dodatek C1. Wymagany poziom czwarty upoważnienia. Dnia 26 kwietnia 2000 SCP-049 przełamał zabezpieczenia. W ciągu 5 minut, kiedy nie był obserwowany, nawiązał kontakt z SCP. Po schwytaniu SCP-049 był bardzo spokojny i opanowany. Od tego czasu jednak SCP-049 jest bardziej rozmowny przed przeprowadzeniem operacji. Nie wiem, czy 049 i ta przeklęta maska rozmawiali, jednak zdaje się on być o wiele szczęśliwszy. Zdaje się już nie przesiadywać i wędrować po swojej celi, a niektórzy członkowie personelu informują o podśpiewywaniu przez niego zwrotek religijnych. Dodatkowo w chwilach przed dokonaniem operacji zaczyna rozmawiać, najwyraźniej próbując uspokoić ofiarę. Twierdzi, że on jest lekarstwem. Kierunek naszych badań został zmieniony na wykrycie, o czym do cholery on i... rozmawiali podczas swojej miłej pogawędki. Doktor... Uprzedzając wasze pytania, chciałem dodać, że owa maska lub tajemniczy SCP, o którym mowa, to najprawdopodobniej SCP-035. Potrafi on komunikować się telepatycznie, a po założeniu przejmuje kontrolę nad ciałem. Dodatkowo jest on strasznie inteligentny, dzięki czemu potrafi z łatwością nakłonić wiele osób do wypełniania jego celów lub do popełnienia samobójstwa. Na koniec mam do was jeszcze jedną prośbę. Jak pewnie zauważyliście, w tym filmie zmieniłem muzykę. Chciałem się dowiedzieć, jaka wam się bardziej podoba, dlatego prosiłbym was, byście kliknęli ikonkę i w prawym górnym rogu ekranu. Wtedy pokaże wam się ankieta. Zależnie od opcji, które wybierzecie, tak będą wyglądały moje filmy. A na teraz ja się będę z wami żegnał. Cześć!